i w sumie większym niebezpieczeństwem niż Artael bez szyi, to jest ten mistrz miecza. Tak, bardzo zwinny, jak pamiętamy, i groźny. Czyli na niego będziemy chcieli zarzucić sieć. Tylko pytanie, który w kolejce inicjatywy za 12 tur. Tak, bohatero nie ma zbyt dobrej inicjatywy. Zobaczymy, co on zrobi. Ale dobra, Rocket, cięcie z nadgłowy w tych dwóch. Przecięta dłoń i ścięgno ramienia. Prawie zabici, doskonale. Tylko tak, tak jak mówiłem, się obawiam ich łuczników trochę, i kuszników. Okej, toporki teraz polecą w Rocketa, ale nie zrobiły tu dużego wrażenia na nim. Okej, i pamiętamy, że najlepsza kontra na mistrza miecza to jest łuk. Czyli złowroga pralka chyba z drugiego szeregu to będzie najlepsza opcja, ale w tej chwili za wcześnie na to, czyli spróbujmy... Jeden strzał z przycelowaniem w kusznika. Wojenny łuk robi robotę. I zrób krok naprzód, żeby tu się zbliżyć delikatnie. Okej, Mower obrywa z kuszy. Okej, Rocket niestety będzie otoczony i nie wiem, czy będzie miał kontakt z, kurde, tym mistrzem miecza. Dobra, bohatero. Szczurołap. Łapmy jakieś szczury. Okej. Tak, tylko ja niestety nie mogę go na razie atakować, to jest minus. Czy mogę jeszcze drugą sieć wziąć? Tak, ale nie mogę w tej turze zaatakować. Ale dobrze, okej, dobra, może być. Nic więcej nie rób. Mam nadzieję, że się nie wypląta, to jest wzmocniona sieć, czyli jest jakiś delikatny bonus. Mower, czekaj, bo w tej turze nie możesz nikogo zaatakować. Kurde. O nie! O kurde, okej, mam problem. A może zmasakrować naszych ludzi tutaj, lżej opancerzonych. Dobra, Sol, jakie szanse na trafienie? 5%. Chyba nie warto go atakować. Ja poczekam na sieć i będę strzelał łucznikami do niego, głównie. Czyli lepiej zaatakuj tego. 5% nawet nie ma co chyba, kurde, próbować. Dobra, Bartek Władek. Jakiś ogień kontrbateryjny tutaj zróbmy. A, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Tylko możesz być oflankowany niestety, czyli krok tu. Atomowy kasztan, jakie masz szanse na trafienie? 29%, okej, spróbuj. Robi unik. Też z drugiej strony atakowanie go zbuduje mu dużo zmęczenia. I dzięki temu nie będzie miał, powiedzmy, kondycji, żeby dwa ataki zrobić w jednej turze. I zmniejszy to też jego inicjatywę i zmniejszy w sumie szansę na unik. Czyli chyba jednak lepiej będzie wszystkimi atakować jego. Chyba. 14%. Nie, lepiej się pozbyć chyba tych. Okej, ten też jest groźny. Okej, rzuca, ciskał szczepami. Dobra, Danbro, zwaść stąd. Świetnie, dobry atak. Pale Nation nikogo nie może zaatakować. Pytanie, ale ja będę chyba trzymał tą pozycję nim. O, ma nowe zdolności. Użyj tarczy, aby osłonić sojusznika, ale wtedy sam będziesz zaatakowany. O kurde, może dodać komuś obrony. To ciekawe. I fortyfikacja. 4 punkty i buduje 30 zmęczenia, czyli bardzo dużo. Ale daje na jedną turę masywną obronę. Okej, niech on pozostanie na tej pozycji chyba. Chociaż może lepiej z nim zejść tu, tak żeby zaszachował tego Artfaela. A na tą pozycję damy Movera. Tylko wtedy Mover będzie ostrzelany przez łuczników niestety. Dobra, czekaj na razie. Jakie szanse na trafienie tutaj? W sumie lepiej atakuj. O, trafiłbym nawet.
To teraz tak. Okej, zabiliśmy tego, pies go zagryzł doskonale i Rocket w tej chwili. Zbudowaliśmy troszkę zmęczenia mistrzowi miecza, co jest dobre. Jakie szanse na trafienie? 46%. Spróbuj, Rocket. Unik, niestety. Ale zmyłka zadziałała, co obniża jego obronę delikatnie. Tak, silnicy niestety. Dobra, sieć. W sumie on zmarnuje... Tak, nie zaatakuje w tej turze, nawet jeżeli się uwolni. Czyli to jest dobre. Dobra, wróć do tego. Okej, dobra, złowroga pralka na niego liczymy głównie. 88% szans na trafienie. Dobrze, okej, doskonale. Chyba pozbędziemy się tego mistrza miecza. O, nie udało się, nie uwolnił się skubany. Ja bym chciał, żeby Rocket go zabił, bo być może ma jakiegoś perka, którego ja nie mam. Trudno powiedzieć. Ale chociaż nie, główny priorytet to się go pozbyć. 32%. Okej, niestety pudło. Mover. O, wow, Nimble chyba zadziałał. Chociaż nie, on ma bardzo dobry pancerz w sumie, 230. Okej, 52% szans na sukces, czyli dużo, dużo lepiej. Pozbądźmy się kolejnego łucznika. A niestety pudło. Babcia Ninja, dzięki za przedłużenie suba. 16 miesięcy. Wielkie dzięki. A PL Nation jest w tej chwili nie do ruszenia chyba. Okej, Rocket, spróbuj dobić tego bezczelnego mistrza miecza. Pokaż, kto jest prawdziwym mistrzem miecza. Ścięty łeb. I ponieważ masz Shao Berserkera, to wyprowadzi, tak, obrót 180 stopni i potężne uderzenie z nadgłowy, które razi dwóch wrogów. I śmiertelnie ich prawie rani. Okej, dobra, mamy to. Kurde, zmiażdżymy. A, się poprawiło od tego streama, co... Taki podłamany byłem. Kurde. O, i będzie kolejna suluba. Spoko. Dobra, skupmy się najpierw na... Tak, odizolujmy tego Artafela bez szyi. I pozbądźmy się reszty. Okej, dwa szybkie strzały w tego łucznika. Świetnie, kolejny zabity. Zostaje im jeden łucznik, jeden kusznik. Teraz tak, Sobskiego chcemy bliżej. Ouu, utłukł go, zasiekł toporem. Spróbuj tego ataku w głowę, bo masz masywne bonusy do tego jednak. Okej, okay, tu troszkę ryzykowna sprawa z atomowym kasztanem, ale dajmy go tu. O tą pozycję zajmie Danbro. Za chwilę. A i noga też nie ma dogodnej pozycji. Nogę mogę chyba bezpiecznie tu skierować. On ma dobry pancerz. Okej, nie ma dobrego celu. Tu ma płytowy napiecznik, który też chciałbym zdobyć. Być może. Ale kurde, nie wiem, czy to dawać Danbro, bo Artfael go może zabić. A zaryzykujmy. Okej, okay, Rocket. Okej, okay, niestety zablokował tarczą przeciwnik. Okej, okay, zagryziony krusznik. Okej, okay, broni defensywnie, do tego podchodzi. Dość groźny. Ktoś ma dobre ataki, niestety. Dobra, on jest groźny, skupmy się na Artfaelu w tej chwili. Czy rozwalać mu tarczy? Chyba tak. Chyba użyjemy topora, żeby zniszczyć mu tarczy.
Okej, okay. Tam Bru będzie musiał podnieść tarczę i defensywnie do tego podejść na bank. Tak, defensywnie. I nic więcej nie rób, ja chcę, żeby tylko przeżył. Bo on jest tutaj troszkę jednak narażony. I pełen jest oczywiście zmęczony tym ciężkim pancerzem, tą absurdalnie wielką, ciężką tarczą. Okej, budujemy mu zmęczenie przynajmniej. Okej, dobre pchnięcie. No ale tak, dość dużo, dość mocno uszkadza ten pancerz niestety. I tarcza rozwalona, okej, okay, topór się przydaje. Tak, ten Solski robi dobrą robotę. W sumie on pancerz ma uszkodzony, czyli nie ma sensu chyba atakować jego głowy. Danbro tylko tarcza do góry. Okej, Rocket, czy go trafisz w końcu? Nie ma już tarczy. Tak! Doskonale. Okej, dobre pchnięcie atomowego krztana. Dajmy aha, nie masz już amunicji. Dajmy złą wrogą pralkę bliżej, niech ustrzeli mi tego barda. Zalety psów, tak, tylko psy to jest duży wydatek, nie? I one dość szybko giną. Niestety. W sumie tak samo zróbmy z... Okej, okay, Bartka Watka dajmy tu. On będzie mógł strzelać tutaj do nich od południa bez problemu. Okej, okay, tego się chyba w końcu pozbędziemy. Dobra, tarcza do góry. Niestety już się męczy trochę. O kurde, Rocket... A, traci pancerz. Kurde, musimy go zabić. Okej, okay, dobre uderzenie. Jego pancerz prawie zniszczony. Zrób rotację Rocketa i Danbro. To niewiele zmieni. Nie, 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 nie ma sensu marnować punktów akcji chyba na to. Okej, okay, ale jest bardzo zmęczony Artfael, czyli nie będzie miał już chyba energii na jakąś dużą ilość ataków. Dobre pchnięcie atomowego kasztana. Świetnie to mi się podoba. Niestety dwa pudła. O, okej, okay, jest prawie zabity. O kurde, ty, okej. Okay. Teraz zrobię rotację. Mógłbym dwóch wrogów naraz zaatakować. Też prawda. Okej, okay, w końcu go utłukliśmy, świetnie. Tarcza do góry. Okej, okay, Bart ucieknie. Ale trudno się mówi. Dobra, rotacja. Tu. I uderzenie z nad głowy. Albo po łuku nawet, tylko... Okej, okay, po łuku. Nie trafił niestety. Dobra, zabijmy go. Chyba nie ma już żadnego perka do zdobycia. Okej, okay, ja to mówię, każdy go zabija, czyli zostaje tylko ten. Otoczmy go. Zabijmy. Czyli zostaje praktycznie tylko on.
Okej, no się ludzie już troszkę sapani ogólnie. Okej, dobre uderzenie. I zabity. Dobra. Okej, pokonaliśmy tutaj takich dość elitarnych przeciwników. Co my tu mamy? Okej, salada, hełm, świetnie. Mamy nazwany przedmiot, ambicja spełniona. Okej. Okrutny nacieracz. O, to będzie dla możnego, tak? To jest ten... To jest chyba ten miecz pojedynkowy, ale jakiś lepszy. Okej, za chwilę go porównamy. O kurde, zdobyliśmy słynny przedmiot. Mamy kolejną saladę. Okej, to mi się podoba. O, i brygantyny chyba też zdobyliśmy. A nie, to nie jest brygantyna. No ale dobra. Tu jest chyba też całkiem spoko. Troszkę chyba gorszy od tej płytowej lamelki, no, ale dobra. Okej, zobaczmy ten... Czy to jest to samo? Czy ma taką samą... Takie same ataki? Tak, okej, dobra, czyli to jest lepsza wersja tego chyba. Czyli zobaczmy. Obrażenia 35-50... 43-61, okej. Waga taka sama. 20% ignoruje pancerz, 75% efektywności przeciwko pancerzowi. 29% ignoruje pancerz, czyli... Okej, lepiej ignoruje pancerz. Czyli to jest po prostu lepsza... Okej, daję mu to od razu, Kolopisowi. To jest po prostu lepsza wersja tego. Tak. Okej. Wow. Okej, warto było zaatakować tutaj losowo tego przeciwnika. To chyba naprawimy. To jest chyba całkiem dobre. A, i będziemy musieli też, kurde, naprawiać te sieci. Jedną sieć odzyskaliśmy chyba z tego, co widzę. A, jest zniszczona sieć, czyli to trzeba naprawić. Mamy jeszcze jedną zwykłą sieć, czyli weź to do ekwipunku. I doświadczenie, rocket. Okej, jakiego perka mu dać? Jeszcze tylko dwa perki mogę mu wybrać. Kurde, to jest dobre pytanie. Chyba gift, gifted na pewno nie dostanie, pokonując wroga. Alternatywnie... Być może te perki, które... Tak, jakiś ulubiony przeciwnik. Wtedy będzie skuteczniejszy przeciwko... temu typowi wroga, bo to chyba też nie wiem, czy możemy zrobić. Tylko to było tylko... tak, na jednego konkretnego jakiegoś... Tak, jeden typ wrogów tylko. Headhunter. O, to dla Movera by się przydało, czyli trafienie w głowę gwarantuje kolejne trafienie w głowę. Nie wiem, chyba nie jest rewelacyjne. Kurde, nie mam pojęcia. Tak, bo tych per... Okej, tu już nic ciekawego chyba nie ma. Więcej slotów na ekwipunek nie jest rewelacyjne, czyli gifted albo... Okej, ta zdolność też... Okej, może go ochronić, ale to jest marnowanie punktów akcji, lepiej chyba atakować. Samotny wilk? O nie, okej, daję mu samotnego wilka, tak. Czyli jeżeli będzie z dala od sojuszników, otrzyma 15% bonus do wszystkiego. Dajmy mu samotnego wilka. I będziemy mogli go posyłać, tak, w sam wir walki. Będzie całkiem dobry w tym. Atak, obrona, maksymalne zmęczenie. Okej. Okej. Solski ma także kolejny poziom, nasz topornik. Co tutaj byśmy dla niego mieli? Stolarka. Okej, moglibyśmy w obozie robić z drewna jakieś lepsze drewno. I głównie chodzi o walkę chyba. Berserkę. Okej, on tym toporem może czasami... To mu pozwoli na wyprowadzenie dwóch ataków teoretycznie. Tak, bo odzyskuje 4 punkty akcji, czyli... Kusi mnie berserker. Footwork chyba nie. Przewaga zasięgu, to zwiększy jego obronę. Tylko na razie... kurde, dobre pytanie.
Berserker ma dobre płuca. A tak, okej, Berserker, bo ma dobre płuca, tak, bo Berserker oczywiście to nie jest darmowy, bo dodatkowy atak generuje więcej zmęczenia, ale faktycznie on ma żelazne płuca, czyli tak, to jest chyba przypadek, w którym Berserker będzie najlepszy. Okej, atak, obrona i maksymalne zmęczenie. I kolejny poziom ma także Mover. Okej, jemu chyba dam Headhunter, co? No specjalizujemy go tutaj ultra, on jest niszczycielem głów. Czyli jeżeli trafi w głowę, to jest gwarancja, że kolejne trafienie we wroga także będzie w głowę. Tak, nie wiem, tak, chociaż... A, może Battleforged i dać go do pierwszego szeregu z lepszym cepem bojowym, kurde. To jest dobre pytanie. Bo coś, kurde, nie mogę kupić tego cepa bojowego z zasięgiem 2. Tylko on ma fatalną obronę, czyli potrzebowałby Battleforged i dużo cięższego pancerza. Ma kondycję, ma, kurde, kosmiczną ogólnie. Headhuntera jednak? Okej, dobra, weźmy Headhuntera, ale to będzie uzależnione od tego, czy znajdziemy w końcu ten cep bojowy z zasięgiem 2. Bo ja nic mu nie pompowałem w obronę, bo jest fatalna i właśnie tak myślałem, żeby go trzymać w drugim szeregu. No dobra, niech będzie. Okej, dobra. Dużo, dużo więcej doświadczenia. Chodźmy do Wolfenstein. I ambicja zrealizowana. Możemy chyba też nająć kogoś nowego. Kolejna ambicja. Okej, traktat. Możni, orki albo... Znaczy orkowie albo... Czy ja nie zrobiłem tego przed chwilą? Słynny przedmiot. Dobra, na razie poczekajmy z tym. Tak, ale możemy nowego rekruta nająć, spoko. Czyli kogo byśmy teraz chcieli? Chyba wciąż kogoś do pierwszego szeregu, a potem kusznika. Chyba taki jest plan. Tak, wciąż kogoś do pierwszego szeregu, a potem kusznika. Okej, broń. To jest to samo, co mam over. Czyli... A to ma zasięg tylko jeden, okej. Czyli niestety nie mamy tego tutaj. Teraz tak, sprzedaż niektórych rzeczy. Okej, nie potrzebuję tyle amunicji. Bełty zostawmy, dwie sztuki. Okej, nie potrzebujesz tylu przyszywanic. Tak, naprawdę jedną tylko potrzebuję na nowego rekruta, teoretycznie. Okej, te hełmy są już przestarzałe. Te salady sobie zostawimy, bo mogą być dobre. To naprawimy, te czepce możemy sprzedać, tą broń możemy sprzedać. To jest całkiem dobry czepiec kolczy. To chyba też sprzedam. Tak, sprzedaj. Mamy lepszą wersję. Okej, być może rozdamy naszym niektórym ludziom sztylety, być może zacznę zbierać sztylety. Może jakieś sztyletowanie będziemy robić. Okej, pikę tylko jedną, zostaw to, sprzedaj, te rzeczy sprzedaj. Długi miecz być może komuś damy potem. Sprzedaj te łuki myśliwskie, nie potrzebujemy aż tyle tarcz. To sobie naprawimy za chwilę. Okej, 4,5 tysiąca. I odblokowane troszkę miejsca w ekwipunku. Czy jest tu namiot? Nie. Jest inne ulepszenie. Stanowisko zwiadowców. Tu czasami może być też broń, ale nie ma. Okej, jest kolejna ta tarcza wieżowa, którą chciałbym dać teoretycznie Danbro. Bo jego też budujemy na eksperta tarczy, tylko on będzie zbyt przeciążony. On chyba ma troszkę zbyt słabą kondycję na razie. No coś takiego. Ile kosztuje ta tarcza? Nie, 1000 nie wydaje. Jeżeli zdobędziemy, to dam mu taką tarczę, ale jeżeli nie, to nie. Dobra, czyli ruszamy dalej. Rekruci. Sprzedawca. Okej, nie mamy sprzedawcy żelaza. Specjalizuje się w młotach, mieczach i broni miotanej. Lubi ciężką zbroję. Pomoże przy naprawach i tak dalej, i tak dalej.
No, okej, mam całkiem dobre cechy. Gruby, więc... Okej, mniej zmęczenia. Dobre morale w walce z zielonoskórymi, inicjatywa, atak. Nawet obiecujący. Dobra, ja wydam 250, zobaczymy. Grabarza też nie mamy. O, grabarz byłby dobry z buzdyganami. Ja potrzebuję kogoś z buzdyganem chyba. Lubi jednak raczej lekką zbroję, czyli prawdopodobnie nie będzie miał Battleforged. Okej, zobaczmy go, jakie ma... Większe szanse na trafienie w głowę. No tak średnio. Parobek. Parobek to jest kiepska profesja ogólnie. Nie, kiepskie morale będzie miał. Kupiec? Z kupca można by zrobić łucznika, tylko mają fatalne startowe cechy. I kolejny... na drugim poziomie. Sprzedawca żelaza. Atletyczny. Okej, mniej zmęczenia przy poruszaniu się. Ale ma tą cechę, która demoralizuje, czyli jego nie biorę na pewno. Dobra, zobaczmy tego, którego najęliśmy. Okej, sprzedawca żelaza. Fatalne morale jest obsceniczne. Jakie ma perki? Czyli możemy dać mu ciężką zbroję. Nie ma specjalizacji w buzdyganach niestety. Ja nie potrzebuję kolejnego z młotem. Nie. Ja potrzebuję kogoś z buzdyganem albo rozrabiakę, który ma walkę wręcz chyba. Dobra, zobaczmy tego drugiego. Który to był? Ten? Tak, bo ten buzdygana mógłby używać. Okej, troszkę lepsze morale, niezbyt dobry atak. Gwiazdki w niezbyt dobrych miejscach. Ma specjalizację w buzdyganach. Ale nie ma Battleforged, czyli to nie jest build, który bym chciał. Dobra, jego też odwołuję. Szukamy dalej. Tak, ja będę wybiórczy w tej chwili trochę, jeżeli chodzi o nowych rekrutów. Idealny do obozu na stałe. Tak, ale ja mam za mało miejsc, żeby mieć kogoś, kto tylko siedzi w obozie na stałe. Ja potrzebuję kogoś, kto potrafi walczyć. Okej, tu jest zbrojmistrz. Nie ma buzdygana, okej. Całkiem dobre ceny. Czy warto tu sprzedać to drewno? Kupiłem za 200, sprzedać za 333. Kurde, ja mam wątpliwości, czy na południe sprzedamy po tak dobrej cenie. Ja chyba sprzedam tutaj te towary. Okej, 7000 prawie. Zobaczmy, czy nie ma tu namiotu. Nie. Ale to króci. Okej, jest parobek. Nie. Zabójca. Pijany brutal. A, jego już sprawdzałem. Okej, czyli jego nie biorę. Supermonia, dzięki za przedłużenie słowa, prawie 2 lata. Wielkie dzięki. Parobek raczej nie, chyba. Okej, dobry mora. Nie, tchórz. Kolejny sprzedawca drewna, żelaza, ale go sprawdzałem. Kolejny sprzedawca żelaza. Ale nie. Oni nie mają kombinacji perków, na której mi zależy. O, rzeźnik być może. Być może rzeźnik. Jest obrona, jest zmęczenie, jest inicjatywa, to jest całkiem dobre, ale nielojalny. Ale agresywny z drugiej strony. Okej, ja go 880, ale spróbuję. I też złodziej teoretycznie. Okej, zobaczmy tego rzeźnika. Wysoki atak, 2 gwiazdki przy obronie, 2 gwiazdki przy zmęczeniu, który jest całkiem niezły. I zaczyna na drugim poziomie. Ja chyba... Okej, bierzemy go chyba. Chyba go weźmiemy. Tak, bierzemy go. Hmm.
Okej, jakiego perka dać mu na początku? Aha, czyli to jest do zwykłego tasaka chyba... Spróbuję mu chyba kupić lepszy tasak, czyli chyba zignoruję te perki, które dają bonusy do tak tych kiepskich wersji klasy broni. To chyba nie ma za bardzo sensu w jego przypadku. Czyli w jego przypadku dobre byłyby chyba kaleczące... Tak, zbudujmy go na generatora krwawień ogólnie. Czyli dajmy mu kaleczące ciosy. Nie mam żadnego tasaka bojowego, nie? Nie. Okej, okay, dajmy mu pancerz. Okej, okay, na pewno tego nie będzie nosił. Broń też mu dam inną na razie. Chyba ten arming sword. Dobra. Ubierzmy go. Pełen czepiec kolczy. Tylko tak, żeby go za bardzo też nie przeciążyć. Przeżywanica. Na to załóżmy... skórzaną zbroję pichura. Chociaż nie mamy... Okej, okay, to jest dużo lepsze jednak. Tylko to może go przeciążyć troszkę. 60. W sumie... Okej, on musi przeżyć tak naprawdę i zdobyć doświadczenie. Tak więc... Okej, dajmy mu ten hełm rondelowy na początek. 54, to chyba wystarczy, bo jeszcze tarcza dla niego pójdzie. Okej, okay, dobra, może być. Dajmy mu atak, obronę i maksymalne zmęczenie. Pytanie, czy on ma Battleforged potem. A, nie widzę u niego Battleforged, cholera. Ale ma masę cech, które do krwawienia. Do generowania krwawienia. Ma brownie? Kurde, nie ma brownie. Okej, okay, może zbudujemy go na średnią zbroję. Okej, okay, zobaczymy. Spróbujemy go zbudować na średnią zbroję. Nie wiem, na ile to będzie praktyczne. A, dobra. Okej, okay, i nazwijmy go. To będzie... Chokieto. To będzie Chokieto. Chokieto rzeźnik. Dobra, okej. Okay. Czyli mamy pełną ekipę. Ten możny oczywiście jeszcze nie doszedł do formy. I chodźmy do Al-Rahem. Na arenę. Średnia zbroja na tasaki jest bardzo praktyczna, bo one i tak są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o staminę same w sobie. Aha. No to tak zrobimy chyba. Tak, bo ten mod jednak daje możliwość... O, to jest okazja do treningu. Ten mod jednak daje tak, daje możliwość wykorzystywania średniej zbroi, co jest niemożliwe w wanilii, nie? Praktycznie. Czy odkryłem lokację? Moglibyśmy to potem zbadać, ale ja chcę zabić tych bandytów, bo to pójdzie szybko i będzie doświadczenie. Na spraw zbroję przed walką, ale wtedy musiałbym ich puścić wolno. Zbroje się naprawiają cały czas w trakcie podróży. Poczekajmy tutaj. Niech będzie okazja, żeby rocket wyprowadził lepsze uderzenie. Złowroga pralka. No dawaj. Nią. Świetnie. Czekaj. 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 Czekaj na razie, troszkę niebezpiecznie tutaj, ale... dobra, pełniejszy naprzód.
i zaczniemy robić robotę. Dobra, rocket naprzód i po łuku. Dobrze. O, to jest chyba cep, który chce. To jest chyba... To jest chyba cep, który ma zasięg 2 i jest lepszy niż ten, który ma mower. Czyli chcemy... Tak, to na pewno zdobyć. Świetnie, i krok naprzód. O, kurde, mogłem zaatakować. A, tu się berserker przydał. Ale tak, zajmij to miejsce, żeby atomowego kasztana nam nie zaatakowali. Tak, tu berserker był dość użyteczny. Okej, oni są dość groźni. Mamy tu nowego rekruta, tego Chukieto. Czyli chyba defensywnie będziemy trzymać tą flankę. Tak, dawaj tarczę do góry i ripostę. Zobaczymy, co oni zrobią. I to samo Danbro. Okej, tu nie mogę zaatakować dwóch, ale to nie szkodzi. O, ponieważ ścinamy łeb. O, skupię się na niszczeniu tarczy. Dobra, bohatera, krok naprzód i... No, okej. Świetnie. O kurde, rocket ma troszkę uszkodzoną zbroję. Faktycznie by się przydało zrobić jakieś naprawy. Tego. Świetnie. Okej, dobre uderzenie topora. I panika się zaczyna w ich szeregach. Świetnie, okej. Czyli wygramy to na bank. Okej, czekaj, to bardzo zmęczony. Tak, to jest problem. Dałem mu bardzo ciężki pancerz. Czyli nic nie rób. Danbro, tarcza do góry. Może jeden atak. O, dobra robota Danbro. Nie spodziewałem się. Ja tu chciałem nim defensywnie grać, a on tu główki ścina. Świetnie, dobre uderzenie i szał berserkera, czyli po łuku jeszcze pociągnąć. A nie mogę, tu nikogo nie ma. I kolejny ścięty łeb. Okej, masakrujemy ich tu konkretnie. Atomowy kasztan w pewnym niebezpieczeństwie jednak. Ale panika, tak straszna panika się zaczyna. Okej, wszyscy uciekają. Chodź tutaj noga, żeby nie uciekli. Skija go. Dobra, skończył. Okej. Tutaj. O, to jest nawet dobre ulepszenie. Oczywiście strasznie przyciąża. Tak, ja chyba poza anteną, bo to troszkę trwa te zakładanie nowych zbroi. Ja zrobię przegląd zbroi, które zdobyliśmy i pozakładamy naszym ludziom nowe pancerze. Dobra, chodźmy do Alrahem. Chyba też rozbijemy obóz, bo spróbujemy na arenie zawalczyć za chwilę. Tego szlachcica, opancerz trochę i bierz go na łatwe walki. Nie wiem, troszkę mam... Troszkę mam obawy. Okej, tu możemy okraść jakiegoś starego weterana, ale nie będziemy tego robić. I cepa nie było, tak. Dobra, rozbijmy obóz i dokonajmy napraw. Okej, nikt nie jest ranny.
Czyli chcemy przyspieszyć naprawy i też demontowanie rzeczy, czyli wy demontujcie, bo narzędzi będziemy potrzebować więcej. I do napraw mamy... Okej, okay, Danbro jest dobry w naprawach. I poza tym nikt nie jest jakoś strasznie dobry w naprawach, czyli dajmy tu bohatero, niech pomoże przy tych naprawach i PL Nation, powiedzmy. I trening to oczywiście ten, tak, Kolopis. I Czokieto, nasz nowy rekrut, rzeźnik, także niech się szkoli. Okej, okay, leków zawsze nigdy nie zaszkodzi, czyli dalej to zbieramy. Więcej złomu rozmontować na narzędzia. Okej, okay, tamte rzeczy chyba zostawię. Arming Sword lepiej będzie sprzedać. Dobra. Mamy misję do wykonania, też prawda? Okej, okay, dokonujemy napraw, chociaż nie mamy narzędzi, czyli bo tu się generują narzędzia z tego salvage. Okej, okay, do poranka chyba wszystko prawie naprawimy. Okej, okay, więcej już nie da rady. I jedzenie się kończy, czyli zwijamy obóz. Czy ktoś otrzymał poziom? Nie. Chodźmy do Alrahem. Okej, okay, arena. Debiut na arenie. Robimy. Czy jest tu... Nie, nie ma tutaj namiotu. Kupmy troszkę jedzenia, troszkę drogie, ale kupmy. I troszkę narzędzi, a nawet nie są aż takie drogie. Dobra, arena. A, nie mogę, kiedy jest misja. Dobra, ale żeby zrobić tą misję, to musimy zrobić dosłownie tylko to. Okej, okay, misja wykonana. Czy tu mamy namiot? Nie. Ja to chyba kupię, bo możemy to sprzedać z zyskiem w Rotstadt. Czyli chyba kupimy te przyprawy. Dobra, chodźmy z powrotem i na arenę. Okej. Okay. Czyli tutaj walczą gladiatorzy. Co musielibyśmy zrobić? 5 węży, 3 ludzi. Walka na śmierć, do śmierci. Nie można się wycofać. Kurde. Okej, okay, mam save do wczytania, robimy to. Bierzemy. Czyli musimy wybrać 3 ludzi, którzy zawalczą na arenie. O, noga ma poziom. Uuu, co jemu damy? Co byłoby dla niego dobre, bo noga to jest niszczyciel pancerzy, czyli chce... O, chyba muskulatura. Muskulatura. 10% hit pointsów będzie dodane do maksymalnych i minimalnych obrażeń, czyli plus 17. Nie, plus 10, ok. Muskulatura. Bo będziemy mu dalej pompować hit pointsy tak czy inaczej, kiedy będzie wskakiwał na nowe poziomy, ma kolosa. Okej, okay, to jest akurat kiepskie losowanie, ale to nie szkodzi. Dajmy atak, dajmy maksymalne zmęczenie i w sumie dajmy hit pointsy. I na arenę, okej, okay, musimy 3 wybrać ludzi. Czyli na arenę damy Roketa oczywiście. Czyli musi tu specjalną obrożę założyć. W tym celu. Damy PL Nation, który jest kurde niezniszczalny chyba teraz. I nogę chyba. I dajmy nogę, tak, najbardziej doświadczenie. Tak mi się wydaje. Dobra. Zobaczmy, czy pokonamy te węże. Liczę nawet, że Roketa wciągną, bo wtedy on będzie mógł użyć, wywijać tym mieczem na prawo i lewo. Łukami z nad głowy. Tak, jeżeli będzie otoczony, to nawet lepiej. Czyli ja chyba nawet wyślę Roketa troszkę naprzód, żeby był otoczony przez węże. Okej. Okay. Dobra, niech tłum się przygotuje na pokaz, który damy tutaj. Nasza ekipa. Samotny wilk ma, tak. Czyli... Dobra, poczekajmy na ruchy węży, zobaczmy co on zrobi.
dobra, ustawmy się delikatnie tu, ale ogólnie roket, ja roketa wyślę całkowicie naprzód. Tak, niech go wciągnął tu w sam środek, to nawet dobrze. I wtedy reszta naszych ludzi doskoczy już po fakcie. A na razie niech się trzymają z tyłu, o nogę się zwłaszcza troszkę obawiam. Tak, pełne jeszcze dajmy nawet odrobinę bliżej. Zobaczmy, co zrobię. O! Roket zaczyna. Tylko pytanie, czy warto atakować? Czy nie lepiej poczekać, żeby zrobić atak obszarowy? Dobra, zaatakuj. Okej, mogłem poczekać. No dobra. A, mogłem poczekać. No dobra, trudno się mówi. Okej, to jest rezultat, który mi odpowiada. Dobre uniki rokieta. Patrzcie, jakie uniki robi, pomimo tego, że nosi bardzo ciężki pancerz. Dobra, noga, weź tu doskocz i z młota pociągnij, świetnie. Pernation wykańcza, gada. O, kurde. Okej, chyba za chwilę bierzemy drugą walkę na arenie, bo ta jest obscenicznie łatwa. Cięcie pułku. Krwawią, krew tryska z tych węży, się biją tu w panice. Jeszcze raz, popraw. Poprawka. Kurde, dobra, krok naprzód jeszcze. Nie, no to nieporozumienie, to jest tylko rozgrzewka dla nas. Okej. Okej, czyli tłum wiwatuje, dobry pokaz. Może nawet tłum troszkę rozczarowany, że tak szybko, tak jednostronne to było. Ale zdobywamy, okej, perka, czyli możemy tutaj budować karierę na arenie. Teoretycznie. Lukawski, wielkie dzięki za donację. Czy jadłem kiedyś rosół z kur wielu? O kurde. Sorry, nie banuj. A tak, okej, dobra, masz mnie? Ale tak, jadłem chyba kiedyś taki rosół. Mam nadzieję, że nie dostanę bana, że ja mam nadzieję, że ja nie dostanę bana za przyklinanie na Twitchu. Okej, rzadko ktoś mi takie psikusy robi i dlatego się dałem nabrać. Okej, kolejna walka. Jutro. Okej, czy poczekamy dzień, żeby stoczyć jeszcze jedną walkę? Chyba tak. Wydaje mi się, że poczekamy do kolejnego dnia. W tym czasie dokonamy tutaj nieco, tak, więcej napraw. Tak, odzyskamy troszkę tych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli chyba warto. Może nawet, okej, nie musimy aż tak wielu napraw dokonywać. Czyli zróbmy troszkę więcej ludzi do treningu. Dobra. I poczekajmy do kolejnego poranka, znaczy do kolejnego dnia. W tym czasie zdemontujemy na narzędzia część tego ekwipunku. Szlachcic ma level? Tak, ale na razie i tak go nie używam. Co daje Pit Fighter? Chyba nic na razie. Nie, na razie nic nie daje, to jest dopiero początkowa ranga, ale właśnie zobaczmy. Czy przypadkiem nie mamy tutaj czegoś nowego? Nie. Ale chyba jak będziemy gladiatorami, to coś dostaniemy, o ile się nie mylę. Okej, co mistrzowie areny przygotują dla naszych śmiałków kolejnego dnia? Po 5 walkach jest plus 5 do morale. A. Okej. Odzyskaliśmy troszkę narzędzi i... Czokieta ma kolejny poziom. Czyli jego budujemy na generatora krwawień, tak jak mówiłem. Dajmy mu balans, tak. Okej, średnią zbroję. Budujemy go na średnią zbroję, czyli... 70 inicjatywy i waga 35. Okej, nie wiem, czy już teraz będę to wprowadzał. On w tej chwili ma ile? 31 plus
Ma 41. Dobra, ja poza anteną to zrobię, tak, bo na razie i tak nie będziemy toczyć bitwy, czyli jemu będziemy dawać średnią zbroję. Atak, obrona, maksymalne zmęczenie. Ma gwiazdkę do inicjatywy, co też powinno pomóc temu buildowi troszkę potem. To więc spoko. I Bartek Władek też ma kolejny poziom. Co dla niego chcemy, dla naszego procarza? Chyba tą balistykę. Okej, dobra, ja się zastanowię na kolejnym streamie. A my stoczmy jeszcze na koniec kolejną walkę na arenie. Kurde, jest już kolejny dzień, co jest grane? Ile jeszcze muszę czekać? O, dobra. 6 hien! To będzie trudniejsze. 2430 koron, ale spróbujemy. Tylko z hienami będzie troszkę groźniej. Okej, czyli jeszcze raz. Rocket. Hieny dużo ataków i generują krwawienie ogólnie. Noga i Pearl Nation. Tu będziemy używać amulu włóczni. Dobra. Dobra, na hieny. Okej, czekaj. O kurde, tego się nie spodziewałem. Niedobrze. Ale mój... Okej, czyli noga... W sumie od czasu, kiedy ostatnio walczyliśmy z hienami, zrobiliśmy się dużo potężniejsi. Chyba nie będzie tak źle. Dobra, pewnie jeszcze dawaj tu, żeby zająć dwie hieny. Rocket, krok naprzód, uderzenie nad głowy. Świetnie. Czy Rocket będzie miał wyższą inicjatywę? Tak! Cięcie po łuku! Kurde, Rocket! A, myślałem, że tego też zabił. Tak był zakrwawiony. Myślałem, że trzy łby ściął, ale dobra, dwa też mogą być. Za jednym zamachem. Co ma za atak na drugiej pozycji Pearl Nation? Używanie tej tarczy wieżowej. Specjalne zdolności. Okej, dobre uniki. Tu o nogę się najbardziej obawiam, ale patrzcie, jaki zwinny ten nasz brodaty górnik i zgniata tutaj bezczelną hienę. Okej, ta hiena panikuje. Ta jest zabita. No nie, do widzenia, kurde, co ty. Dajcie coś groźniejszego, kurde. Okej. Dobra, kolejnego dnia, ale chyba zrobimy sobie przerwę od areny, bo... Okej, wiem co zrobimy. Skierujemy się do Kadiry i zobaczymy, czy tam nie ma namiotu w sumie w tym czasie. Tak mi się wydaje, że, wydaje mi się, że taki będzie plan. I potem tu wrócimy i stoczymy jeszcze jedną walkę na arenie. Tak, bo tu nie ma tego, nie? A, i z każdą kolejną walką na arenie też więcej zyskamy złota. I renomę chyba to też generuje, nie? Ile mamy renomy? Jesteśmy słynni, 2100. Kiedy kolejna ekspansja składu? 2250, już niedługo. Samotne drzewo natrafiamy. O, i z tego drzewa zwisa też ul. Czy będziemy ryzykować? Zaryzykujmy. Chocchietto wystąpił jako ochotnik, wspiął się na drzewo. O, i wybrał garścią nieco miodu do słoja. Easy peasy, beehive squeezy. Okej, świetnie, poprawa morale. Ale dobrze idzie, kurde. Okej, nowa ambicja. Możni 50 tysięcy koron nazbierać. Pokonanie kompanii najemników. Na razie nie bierzemy nic. Okej, nowa
i Fryty. Chyba byśmy pokonali, ale może ktoś by zginął. Chyba nie ma sensu walczyć. Starożytna mastaba. Starożytna ruina. Tam jest chyba ten nowy typ nieumarłych, o ile się nie mylę. Z którymi mam zero doświadczenia i są chyba dość groźni. Czyli to jest chyba zbyt niebezpieczne dla nas. Okej, zobaczmy, czy tu będzie ten kurde namiot. Nie. Okej, dobra, musimy dalej podróżować w takim razie. Musimy pytanie, czy do Rotstadt teraz, czy na arenę jeszcze wracać? To jest dobre pytanie. A, i cepów ogólnie raczej nie ma na południu, oni raczej buław używają. Aj dobra, godzina 21, moi drodzy. Okej, ciekawie jest i... A patrzcie, dobrze, że się nie poddałem, nie? Wtedy. Na tym jednym streamie, co tak fatalnie było. Tak, idzie całkiem chyba dobrze, nie? Tak mi się wydaje. Chyba po tym początkowym szoku już radzimy sobie całkiem nieźle. Dobra, tyle ode mnie w takim razie. Zapraszam jutro o 19 na Terra Invicta, a kolejne Battle Brothers w poniedziałek. Dobra.